Dzień dobry, zapraszam Was na wyjątkową wycieczkę. Poznajcie największą wyspę świata, piękną, zieloną krainę, Grenlandię. Hmm, no i gdzie ta zieleń? Z nazwą tej wyspy wiąże się bardzo ciekawa historia. O której powiem Wam jutro, w drugim odcinku naszego cyklu podróżniczego, ale najpierw spójrzcie na flagę Grenlandii. Czy kojarzy się Wam z flagą innego kraju? Wystarczy dodać czerwono-białe koło do flagi Polski. Grenlandia jest 7 razy większa niż Polska. 85% powierzchni tej wielkiej wyspy pokrywa lód. Tę mroźną krainę zamieszkują głównie Inuici. Bardzo nie lubią, kiedy mówi się o nich Eskimosi, ponieważ uważają tę nazwę za obraźliwą. Eskimos w języku Indian znaczy ten, który je surowe mięso. Oprócz Inuitów mieszkają tam Duńczycy Grenlandia należy bowiem do Danii, a poza tym osoby z innych krajów między innymi z Polski. Nauczycielem języka angielskiego w szkole w miejscowości Mut jest Adam Jarniewski. Jak wygląda jego codzienne życie? Aby się tego dowiedzieć, warto przeczytać książkę pana Adama pod tytułem Nie mieszkam w Iglo. Oczywiście można ją wypożyczyć w bibliotece publicznej na targówku. Grenlandię zamieszkuje około 58 tysięcy osób. Dla porównania. Na targówku mieszka około 125 tysięcy osób. Na zdjęciu widzicie, że czasem jest tam zielono. Między czerwcem a sierpniem. Około 17,5 tysiąca osób mieszka w stolicy Grenlandii, Nuuk. Tylko w tym mieście są ulice, samochody, taksówki, hotel, restauracje, kawiarnie, muzeum. Teatr, kino, uniwersytet, warsztaty samochodowe tylko w tym jednym, jedynym mieście w całej Grenlandii. Pierwszym skojarzeniem, jakie nasuwa się na myśl o Grenlandii, jest zimno. Najniższą temperaturę zanotowano 22 grudnia 1991 roku minus 69 stopni co jest rekordem na półkuli północnej. Dodam, że na półkuli południowej, na Antarktydzie, bywa jeszcze zimniej. Tamtejszy rekord to minus 89 stopni Celsjusza, ale wróćmy na Grenlandię. Najcieplej jest na południowym wybrzeżu. W styczniu średnia temperatura wynosi tam minus 7 stopni Celsjusza, a w lipcu plus 10 stopni. Czasami bywa jeszcze cieplej. Wakacje 2013 roku Grenlandczycy z pewnością zapamiętają na długo. Padł wtedy rekord ciepła, plus 25 stopni. Na południu mieszka najwięcej osób. Pozostałe rejony Grenlandii są dużo zimniejsze. Średnia temperatura na północy w styczniu wynosi minus 36 stopni, a w lipcu plus 3 stopnie. W środku w środkowej części wyspy temperatura prawie nigdy nie przekracza 0 stopni Celsjusza. W lutym temperatura sięga nawet około minus 50 stopni Celsjusza, a w lipcu maksymalnie minus 12 stopni. Pierwszy śnieg na Grenlandii pojawia się pod koniec września, pozostaje do końca maja. Na Grenlandii wieją bardzo silne wiatry. Najgorzej jest na wschodnim wybrzeżu wyspy. Wiatr osiąga prędkość nawet 250 km na godzinę. Jeśli ktoś z Was marzy o wycieczce na Grenlandię, to już podpowiadam, jak można tam dotrzeć. Otóż najpierw trzeba dolecieć do stolicy Danii, czyli Kopenhagi, albo do Reykjaviku, stolicy Islandii. Lot z Kopenhagi na Grenlandię trwa niecałe 5 godzin, a z Reykjaviku 3,5 godziny. Bilety w obie strony kosztują około 4000 zł. Czasami można upolować tańsze bilety. Wtedy zapłacimy około 2500 zł. W kolejnym odcinku naszego cyklu podróżniczego opowiem o szkołach na Grenlandii i o bardzo oryginalnym sposobie świętowania zakończenia roku szkolnego, a także o Eryku Rudym, który okłamał wikingów z Islandii. Że odkrył piękną zieloną krainę. Do usłyszenia!